Witam serdecznie, Agnieszka Marianowicz-Szczygieł. I Janek Pospieszalski. Dzisiaj w kolejnym spotkaniu z cyklu Kino Nieletnie chcemy opowiedzieć o filmie poruszającym, który jest ogromnym takim freskiem zawierającym zarówno wiedzę historyczną, wiedzę antropologiczną, wiedzę medyczną, wiedzę polityczną. A więc zaczynamy! Voices of the Silenced to tytuł filmu, którym dziś będziemy chcieli Państwa zainteresować. Film naprawdę poruszający i niezwykły. On ma również polskie wątki. Pani Agnieszko. Jak najbardziej, ale myślę, że zanim się dokopiemy do tych wątków, to powinniśmy nieco Państwu przedstawić, dlaczego my się w ogóle tym filmem zajmujemy. To najpierw przetłumaczmy tytuł. Jak właściwie powinno się tłumaczyć ten tytuł? Głosy ciszy, głosy uciszonych, głosy przemilczanych? Właściwie każda z tych tłumaczeń jest dobre. Ja dla siebie tłumaczę tytuł tego filmu jako głosy uciszonych. Albo głosy tych, których nie słychać, albo nie pozwolono mówić. Tak? Dokładnie. Jest to film, który opowiada o rewolucji seksualnej, tak można powiedzieć, ale opowiada o tym, określając taką szeroką panoramę historyczną. Mamy tam również wątki dotyczące nauki, dotyczące terapii. Spora część filmu, który trwa ponad godzinę, jest to dosyć długa produkcja, spora część tego filmu jest poświęcona historiom życia osób, które opowiadają o tym, jaka była ich droga. Czyli to, co najbardziej porusza, czyli świadectwa, tak? Mamy żywych świadków, którzy opowiadają o swoim doświadczeniu, o swoim przeżyciu, o tym, co w życiu ich spotkało, albo jak ratowali się z opresji, jak ratowali się z jakiegoś śmiertelnego niebezpieczeństwa. Jak szukali pomocy, jak podnosili się z traum, z depresji, z trudnych relacji, a jednocześnie jak potem na przykład zawierali małżeństwa, bo o tym też te historie się tam znajdują. Natomiast ten film urzekł mnie i uważam, że jest niesamowity przez to, że w sposób nawet taki trochę powiedziałabym podniosły, momentami patetyczny, ale jednocześnie bardzo profetyczny, wskazuje nam, w jakiej rzeczywistości my się znajdujemy. To znaczy? Skąd się wzięło tak naprawdę, wzięła współczesna demokracja, skąd się wzięła współczesna wolność, jak bardzo ona jest cenna, jak bardzo możemy ją stracić w wyniku tych procesów kulturowych, z którymi mamy obecnie do czynienia. Dr. Mike Davidson, który jest, tutaj zdradzimy oczywiście kulisy tego filmu, jest nie tylko narratorem, ale również takim perpetuum mobile, tak, ponieważ on realizuje ten film, ale jednocześnie inicjatorem tego filmu. Przeprowadza nas przez tą całą historię, opowiada, spotyka się, przeprowadza wywiady. Powiem jeszcze coś, być może zdradzę, czego pani Agnieszka nie chciała ujawniać. Pani Agnieszka zna autora, tego głównego bohatera filmu. Co to za człowiek, jaką ma historię? O, to jest człowiek niezwykle, niezwykle ciekawy. Ja w pewnym rozrzewnieniu właściwie oglądałam ten film, przygotowując się do tego programu. Oglądałam po raz kolejny, tutaj muszę nadmienić. Ten film to są początki też mojego zaangażowania, bo film został zrealizowany w 2017 roku, czyli już... Ale realizowany był dużo wcześniej, bo tak. Tam są zdjęcia z 2015 roku. Tak, tak, przez dwa lata. Tak jak być może Państwo tam zobaczycie na zwiastunie, zrealizowany w 7 krajach, w ponad 50 lokalizacjach. Wypowiada się tam kilkunastu ekspertów. Są te historie kilkunastu osób, które wyszły z homoseksualizmu. Wyjście z homoseksualizmu jest tylko pewnym wątkiem. Tutaj mnie naprawdę porusza i to, co jest gigantyczną wartością filmu, to moim zdaniem jest fakt, że film osadza całą historię ludzkiej seksualności, czy tego wszystkiego, z czym mamy dzisiaj do czynienia, jako ta rewolucja panseksualizmu, osadza w takim głębokim kontekście kulturowym, antropologicznym, historycznym. To znaczy pokazuje, jak dalece zachowania seksualne wynikają z religii, z kultur, z tego, co było cywilizacyjnym dorobkiem, albo jak odwrotnie, jak one wpływały być może
bo to jest też pewien wniosek, jaki z tego filmu możemy wysnuć, jak one wpływały na trwałość, żywotność i stabilność danej kultury, danej cywilizacji. To znaczy zachowania seksualne i z tego, co się, jak one promieniują albo jak dalece korelują z tym, co dzieje się w warstwie politycznej, w warstwie gospodarczej, w warstwie społecznej, w warstwie kulturowej, w warstwie duchowej, tak? To jest coś niesamowitego. To naprawdę, moim zdaniem, teraz też taka uwaga techniczna. My nie opowiadamy filmu po to, żeby Państwo powiedzieć, jacy to my jesteśmy fajni, bo zobaczyliśmy gdzieś jakiś film, który dla Państwa jest niedostępny. Ten film jest dostępny, strona internetowa filmu funkcjonuje, działa w powszechnym dostępie. Bardzo gorąco zachęcamy i będę powtarzał to kilkakrotnie podczas tej rozmowy, żeby sięgnąć do tego, żeby poświęcić tą godzinę dla osób, które nie znają dobrze języka angielskiego, można sobie to powolutku tłumaczyć albo po prostu zakupić kopię, gdzie jest wersja językowa polska. W menu można, tylko że to jest wersja DVD. Tu w sieci ten film jest dostępny. Zachęcam bardzo gorąco już teraz, żeby wejść na stronę Voices of Silence. I to zaraz po naszej rozmowie. Tak, zachęcam jak najbardziej zresztą do oglądania każdego z filmów, o których tutaj będziemy opowiadać i opowiadamy. Rzeczywiście jest tak, że dr Mike Davidson porównuje antyczne ideologie, głównie ideologię starożytnego Rzymu i porównuje sytuację, z którą się zetknęło i chrześcijaństwo, i Żydzi, którzy utracili swoją świątynię, swoją tożsamość kulturową, zostali zmuszeni siłą do eksodusu, legalności, do eksodusu, wyjścia, tak, skończyli jako niewolnicy, którzy budowali Koloseum. Natomiast May Davidson, tutaj jeszcze dopnę ten wątek, który poruszyliśmy, porusza ten temat również dlatego, że sam jest ofiarą ideologii panseksualnej, tak można powiedzieć, ponieważ jest terapeutą, specjalizuje się w psychodramie i został wyrzucony z Brytyjskiego Towarzystwa Psychodramy za to, że oferował dobrowolną terapię dla osób, które się same do niego zgłaszały, dotyczącą, powiązaną z niechcianymi skłonnościami homoseksualnymi. Czyli jeszcze raz, osoby, które źle się czuły, cierpiały na skutek swoich skłonności albo swojej seksualnej identyfikacji, chociaż identyfikacja no to jest, zakłada pewien akt wolitywny, to przepraszam, osoby, które cierpiały na skutek swojego homoseksualizmu, się z tym źle czuły i uznawały to za coś niewłaściwego, coś, co im bardzo w życiu przeszkadza albo czyni ich nieszczęśliwymi, zwracały się do niego z prośbą o Mike, pomóż, tak? I on im szedł z pomocą. I jakie przyniosło to efekty? Został po prostu wyrzucony, tak? Został najpierw zadenuncjowany, potem wyrzucony. Ale to nie jest jeszcze koniec. May Davidson sam jest osobą, która doświadczała tego typu skłonności, z którymi się uporał. Jest żonaty, ma z tego co pamiętam chyba dwójkę dzieci czy trójkę, mogę się mylić. Więc zna z autopsji to, o czym mówi, tak? Znaczy nie doświadczy, z autopsji, znaczy, tak, w znaczeniu takim, że doświadczył na sobie, tak? Właśnie tego oddziaływania panseksualizmu antycznego. Wędruje z kamerą naprawdę w niesamowite miejsca, bo odwiedza Pompeję, odwiedza Herkulanum, odwiedza także Polskę. To, co zostało. Tak, to, co zostało, tak, oczywiście, tak, ruiny. Żeby pokazać nam, sięga też do źródeł oczywiście historycznych, żeby pokazać nam, że seksualna anarchia, która była dopuszczalna w starożytnym Rzymie, ona miała określone skutki i wiemy, że Pan też jest specjalistą, bardziej. Nie tak. Jestem specjalistą, jest pod wielkim wrażeniem, to od razu przyznam się, skoro Pani mówi o tym, to nie tyle jestem specjalistą, to czytam książki i od razu powiem jakie. Jest książka Regulacje seksualne, zachowania kulturowe takiego profesora brytyjskiego Unwina, czy Unwin się pisze, czyli Unwin chyba. Należy go wymawiać, jego nazwisko. To jest książka, paradoksalnie uwaga, sprzed 90 lat, czy 80 lat, napisana w 1932-34 roku. Ale potężne dzieło, 600 stron, jest w języku polskim, w niewielkim nakładzie się ukazała. I ona właśnie pokazuje właśnie to, o czym mówi ten film, o czym, co pokazuje nam Mike, czyli co? No to zderzenie, tak, wartości judeo-chrześcijańskich. Bo wiadomo, że chrześcijaństwo poniosło dalej tą etykę seksualną
zakodowaną w dekalogu, zakodowaną w prawie mojżeszowym. Zna pani ten dowcip? Mały no przerywnik? Schodzi Mojżesz z góry Synaj. Dźwiga dwie wielkie tablice kamienne. Na dole wita go tłum Izraelitów i już z daleka krzyczą, no i co, no i co? On mówi, mam dwie wiadomości. Jedną dobrą, drugą złą. Od której zaczynać? Oni krzyczą, dawaj tę dobrą. Utargowałem do 10. A ta zła? 6 zostaje. A tylko, że wie pani, że coraz mniej ludzi go rozumie? Jak kiedyś opowiadałem go jeszcze 12 lat temu na spotkaniach z młodzieżą, sala wybuchała śmiechem. Teraz ostatnio miałem spotkanie ze studentami i absolwentami studiów prawniczych. I opowiedziałem to i ludzie patrzyli po sobie kompletnie nie rozumiejąc. I jedna dziewczyna, 6 to tam na ucho powiedziała. Ja miałam też inną interpretację tego, reakcji na ten żart, bo pomyślałam sobie, że może teraz w związku z tym, że mamy taką coraz większą presję kulturową na tą sferę seksualności, że może to przestaje być trochę dla nas śmieszne, tak, że rozumiemy, że tędy przebiega... Nie, ludzie nie znają dekalogu. Ale rozumiem, czyli jest... Młodzi Polacy nie znają dekalogu. Bardzo tak? Banalna i tak, przykra. Banalna. Ale mówiliśmy o tym, jak dalece kultura prawa mojżeszowego, jak uregulowanie czy obudowanie pewnym tabu, pewnymi regulacjami kwestii sfery seksualnej człowieka było pewnym takim wektorem witalnym, dało pewien napęd, pewien potencjał tej cywilizacji, tej kulturze judeochrześcijańskiej, judaistycznej, czyli no, mojżeszowej. Zresztą, jak się czyta psalmy, jak się czyta Stary Testament, tam jest cała masa odniesień, takiej dumy dumy można powiedzieć, dumy tego natchnionego autora Pisma Świętego, który dziękuję Bogu za prawo, które dostał, że to prawo jest czymś wielkim darem, że inne narody tego nie dostały, to myśmy dostali. Panie, jesteśmy szczęśliwi, dziękujemy Ci, wysławiamy Cię, wielbimy Cię, błogosławimy Cię za to, że nam dałeś ten, że inni nie mają tego. I zresztą jak spojrzymy na mapę Izraela, na mapę Palestyny sprzed 2000 lat, to co my widzimy? Widzimy jakichś Amalekitów, widzimy jakichś Edomitów, Filistynów, Babilończyków, prawda? Widzimy wokół ich i widzimy ten naród izraelski, uciemiężony, uwikłany w walki i między sobą te plemiona walczą, Efraim i tak dalej. I dzisiaj ten Izrael trwa. Ta Izrael, czy to, co my mówimy jako nowy Izrael, chrześcijaństwo, które wyszło stamtąd, trwa, podbiło świat, zdobyło kosmos, stworzyło najbardziej dynamiczną, najbardziej potężną cywilizację w ogóle, jakakolwiek była na naszej ziemi. A po tamtych Edomitach i Filistynach zostały bardzo dobrze zachowane ceramiczne skorupki. Czy my mamy też taką niewłaściwą perspektywę na starożytny Rzym? Tutaj Ale to przepraszam, wrócę jeszcze, tak? Tylko co sprawiło, że właśnie to prawo, które oni dostali, tak? To prawo, które miało tą dynamikę, dało ten power, byśmy powiedzieli, tej cywilizacji. Chciałam właśnie powiązać te dwa wątki, ale dobrze, to zacznę od tego, o co pan zapytał. Małżeństwo jest fundamentalną wartością cywilizacji, w której żyjemy. Wolność, demokracja, poszanowanie... Czyli jednak przyznaje pani, że to jest wytwór kulturowy? Tak, poniekąd tak. Oczywiście na bazie religii, tak, ale... A nie na bazie, a gdzie prawo naturalne? Gdzie naturalne? Ale właśnie, tego też chcę zmierzać. Tak naprawdę z filmu też przebija pewna nadzieja, jakby taki przekaz, że Bóg też przemawia przez naturę, tak. Więc ja wiążę te dwa wymiary, tak. Natomiast wiemy, że małżeństwo jest fundamentalną wartością w naszej cywilizacji. I przypominam sobie takie badania, które, jeśli dobrze pamiętam, noszą tytuł Puzzle monogamicznego małżeństwa, gdzie porównano różne kultury. I okazało się, że tak naprawdę kultury, które są oparte na monogamicznym małżeństwie, osiągnęły jakiś rodzaj sukcesu, tak? Anwin idzie dalej. Anwin mówi, że nie tylko na monogamicznym małżeństwie, ale na czystości przed ślubem i monopolu wierności, czyli tym dozgonności
relacji seksualnej pomiędzy mężczyzną a kobietą, którzy są w tym związku, czyli wierności małżeńskiej. I on bo monogamiczne małżeństwa, to znaczy jeden pan, jedna pani, którzy się łączyli ze sobą i podzieli dzieci i tak dalej, to nawet było w wielu kulturach. Tak, ale to też pokazuje jakby, że te badania dotyczyły tego wymiaru, także ja nie będę tutaj z panem polemizować, zgadzam się z tym. Natomiast chodzi o to, że tam jakby uchwycono to w sposób taki naukowy. Natomiast są oczywiście również historycy cywilizacji, tak, do których należy też autor tej książki, tak. Ja znam, bardzo Państwu polecam fenomenalny wykład profesora Gajewskiego, który jest historykiem starożytności. I na naszej konferencji, czyli na stronie Instytutu Ona i On na YouTubie można obejrzeć, jak on tłumaczy na danych starożytnych, danych statystycznych, to na tyle oczywiście, jak one były dostępne wówczas, bo przypomnijmy, Rzymianie przeprowadzali spisy powszechne, zresztą nie tylko Rzymianie, wielu krajów starożytnych. Taka uwaga. No, gdyby nie taki spis, to Józef z Marią nie musieliby zasuwać do Betlejem. Tak, no. Faktycznie, to przez Ewangelię tak wiemy o tym. Okazało się, że jakby ci, którzy uchwycili tą panoramę, ci naukowcy, którzy uchwycili tą panoramę cywilizacji, porównywali już na cywilizacji, stwierdzili, że te kultury, które sięgnęły po demoralizację, tak, sięgnęły po jakby... Uległy demoralizacji, tak. Te, które niestety zetknęły się z depopulacją, tak? Czyli po prostu też, bo to jedno się wiąże, demoralizacja się wiąże z upadkiem dzietności i tak dalej, tak naprawdę zniknęły. Więc ja pamiętam taki swój szok wręcz kulturowy, który przeżyłam po tym wykładzie. Znaczy, znałam troszkę jakby twórczość, że tak powiem, twórczość pana profesora troszeczkę wcześniej, ale jakby tutaj jeszcze tak naocznie jeszcze raz przeżyłam tą prawdę, że my jako cywilizacja jesteśmy na jednym z ostatnich stadiów rozwoju. Znaczy, obserwując to, co się dzieje, czym ulegliśmy albo z czym mamy do czynienia. Dokładnie, więc jawi się pewien powtarzalny wzorzec w wielu kulturach. Pani Agnieszko, i ten panseksualizm rzymski jakby na nowo niejako odżywa, tak, ma taką swoją współczesną emanację wokół nas i trzeba się liczyć też z podobnymi skutkami, tak. To jest właśnie też to mocne przesłanie tego filmu, które te skutki są też bardzo mocno uchwytne. No, odpowiedział właściwie puentę i tu moglibyśmy zakończyć naszą rozmowę. Ale wróćmy do filmu. Ja tylko jeszcze uzupełnię to, co pani mówi, że film również w jakimś sensie, może nie wprost, nie tak zupełnie expressis verbis czy kawa na ławę, ale pokazuje, że ta kultura czy antykultura panseksualizmu nie jest sama z siebie, nie jest jakimś determinizmem dziejowym. To nie jest coś takiego, co jest naturalnym konsekwencją nowoczesności i po prostu wolność ludzka, odrzucenie zabobonów, odrzucenie stereotypów w sposób naturalny pozwala ludziom żyć tak, jak sobie chcą, wybierać sobie takie, a nie inne preferencje. W filmie zakodowana jest też taka informacja, która pokazuje, że to jest projekt, że to, co jest, z czym mamy do czynienia, to nie wiem, wczesna edukacja młodych ludzi, seksualizacja kultury, ta wstrętna, już nie erotyzacja, tylko pornografizacja przestrzeni publicznej, tak? Nie wzięła się sama z siebie, nie jest jakimś procesem, takim determinizmem dziejowym, który po prostu tak płynie i my tak płyniemy wraz z tym nurtem i tak dalej. Broń Boże, to jest projekt. Ktoś, jeżeli nawiązujemy do nurtu, to ktoś ten ciek wodny ocembrował, nadał mu kształty i kazał mu płynąć w tamtym kierunku. I kto to jest? I to być może to jest temat na dociekanie i osobny film. Ale biorąc pod uwagę to wszystko, o czym piszę na przykład w innych książkach, powołam się na inną autorkę i inne książki, Margaret Peters, tak, którą zna pani tę książkę, bardzo gorąco polecam. W Polsce książka jest dość mało znana, polecam ją przede wszystkim osobom duchownym, wykładowcom, katechetom. To jest książka wydana przez wydawnictwo Sióstr Loretanek. Margaret Peters, właściwie jeżeli spotkacie się Państwo z tym nazwiskiem Margaret Peters, właściwie można wszystkie książki jej kupić. Ona wydała w Polsce 2 czy 3 książki. Wszystkie są bardzo cenne i dotyczą właśnie tego, jak projekt globalnej rewolucji, która poprzez
posługiwanie się seksualnością czy seksem rozmontowała cywilizację chrześcijańską. No, w filmie, filmie też są na to dowody, bo jest taka część poświęcona uciszaniu debaty. Ale wróćmy do tego dokumentu NZ. Bo to jest w tym samym dziale. To jest wstrząsająca rzecz. I to jest expressis verbis. I to jest kawa na ławę. Pokazany jest dokument agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych, który mówi o prawach seksualnych, tak? Tak można było to zinterpretować. Definiuje mężczyzn współżyjących z innymi mężczyznami, czyli MSM, jako, uwaga, ja dopowiem, jeśli pan pozwoli, bardzo proszę, kategorię 10-24 lat. 10-24 lat. To nie ma nic wspólnego z pedofilią, ściganiem pedofilii albo alarmowaniem, że takie rzeczy się dzieją. Nie! To jest dokument, który pokazuje, że są takie prawa, są takie zachowania, one są jak najbardziej dopuszczalne, są wręcz afirmowane tutaj. Oj tak, niestety. Natomiast w filmie jest jeszcze więcej takich wątków szokujących, takich wątków, które jakby no, chwytają, potrząsają widzem. Otóż proszę Państwa, w stanie Ohio, czyli jesteśmy w USA, było procedowane prawo, które zabraniało terapii dla osób LGBT. I koronnym świadkiem była tam taka trans kobieta, użyjmy tego sformułowania, która twierdziła, że były organizowane obozy, takie reedukacyjne obozy dla osób LGBT, gdzie zmuszano te osoby do porzucenia tak, swoich skłonności. I padła tam taka nazwa True Directions. I otóż ten Christopher Doyle tłumaczę, że przeprowadził bardzo skrupulatne śledztwo i nigdy nic takiego nie miało miejsca. Znaczy, to była czysta konfabulacja tej pani. Jest to nazwa, to True Directions, która pochodzi z filmu. Więc pani po prostu no, wpuściła w malinę, tak? Prawodawców w stanie Ohio. Więc w filmie też pojawia się, bo jestem tutaj w tym filmie Voices of the Silence, o którym rozmawiamy, pojawia się na przykład też wątek współpracy, korespondencji z brytyjskim towarzystwem psychiatrycznym, królewskim towarzystwem psychiatrycznym, gdzie odmawia się w ogóle możliwości no, udzielenia odpowiedzi. Ale przypomnijmy, czego dotyczy ta korespondencja? Ta wymiana dotyczyła fundamentalnych pytań naukowych, jeśli chodzi o homoseksualizm, czyli skąd pochodzi, skąd się wziął, jaka jest jego geneza, czy jest szkodliwy, czy ulega terapii, czy nie. I to towarzystwo nie chciało bynajmniej udzielić takiej odpowiedzi, więc jest pokazywany film, przepraszam, list, odpowiedź listowna, ale w innym dokumencie poniekąd udziela odpowiedzi, w swoim takim oficjalnym dokumencie, to samo towarzystwo udziela odpowiedzi na te pytania. Ale czyli uwaga, to, co nie chcieli odpowiedzieć w korespondencji, tak, można wyczytać pośrednio z ich oficjalnego stanowiska. Ale uwaga, nie ma tam dowodów naukowych, tylko pojawiają się frazy. Wierzymy, że jest We believe, że tam homoseksualizm jest wrodzony, więc, albo że jest nienaprawialny, albo więc, że jest... Dokładnie, więc po prostu... Widzimy właściwie, jak na dłoni widzimy cały ten mechanizm ideologizacji nauki, jak to funkcjonuje w praktyce. Nikolozi z kolei, tak, upomina się, że chciał on i wielu innych naukowców, którzy zajmują się, są czołowymi naukowcami, jeśli chodzi o tematykę LGBT na świecie, upominał się o dołączenie go do zespołu, który miał prowadzić takie szeroko zakrojone badania w amerykańskim towarzystwie psychiatrii. Przypomnijmy, kto to jest Nikolozi? Psychologicznym. Joseph Nicolosi jest terapeutą, nieżyjącym już niestety, jednym z głównych właśnie takich twórców modelu, pełnego modelu, jeśli chodzi o podejście terapeutyczne dotyczące homoseksualizmu. No niechcianych skłonności homoseksualnych. Niechcianych skłonności homosseksualnych. I no, chciał się jakby niejako wprosić. Ma doświadczenia, 40 lat pracy, klinika, specjalistów zatrudnionych. Publikuje no gigantyczna, największa inicjatywa tego rodzaju na świecie, tak? No i co? No i okazało się, że to odmówiono, nie ma takiej możliwości. Więc ten tytuł Głosy Uciszanych dotyczy też środowiska naukowego, dotyczy środowiska prawniczego, dotyczy środowiska organizacji, bo mamy też tam no, trudne przeżycia, są relacjonowane trudne przeżycia organizacji niemieckiej, tak? Więc widzimy... Organizacji tych zrzeszających ludzi, którzy no właśnie te niechciane skłonności seksualne próbują jakoś leczyć, reperować, pomagać tym ludziom. Ale wróćmy jeszcze do tego, o czym mówiliśmy na początku, do wątku polskiego. Jest sporo zdjęć z Warszawy. A, zapomnielibyśmy o wątku polskim. Rzeczywiście trzeba koniecznie o tym powiedzieć. Są zdjęcia, proszę Państwa, z pałacem, z Zamkiem Królewskim. Z pomnikiem Powstania Warszawskiego. Tak, tak.
Otóż Mike Davidson właściwie już od kilku lat przyjeżdżał na takie spotkania poświęcone obronie praw człowieka w ramach OBWE, czyli Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Niewielu ludzi wie, że te organizacje, że te spotkania odbywały się regularnie w Warszawie. Tak, Human Rights Implementation Meeting. I relacjonował tam, ponieważ jest taka możliwość wysłuchania publicznego, relacjonował to, w jaki sposób w Wielkiej Brytanii osoby takie jak on, ale nie tylko takie jak on, doświadczają uciszania, tak, użyjmy tego słowa, w zakresie swobody. On chyba nazywa wprost dyskryminacja. Dyskryminacja, tak, wolności religijnej, dyskryminacja w zakresie wolności dostępu do terapii i tak dalej. I zwraca uwagę na taką nową liberalną ortodoksję. Ten termin bardzo mi się spodobał, liberalna ortodoksja. I jak pan pamięta, ta odpowiedź rządu brytyjskiego jest fenomenalna, tak, to właściwie powinno się na czerwony pasek dać. No, tak, tutaj tak. Zaspoilerujemy. Tak, zaspoilerujemy. Otóż właśnie pełnomocnik rządu brytyjskiego poczuł się w obowiązku odpowiedzieć na to zażalenie publiczne, tak, wielka sala, wiele mikrofonów. Schodziło się w Warszawie, stół, ekran. Tak. No i ów pełnomocnik odpowiada, że jak najbardziej my przecież przestrzegamy praw człowieka, my przecież zapobiegamy dyskryminacji. Osoby, które są chrześcijanami, mogą wyrażać swoje życie. Dbamy o balans. Tak, dbamy o balans, ale tak długo, dopóki nie nadużywają, nie wchodzą w kolizję z prawami. Znaczy, jeżeli wolność religii, prawa, korzystanie z wolności religijnej nie narusza czego? Nie narusza wolności homoseksualistów, tak, do swojej ekspresji, czy osób mniejszości seksualnych do swojej ekspresji. Więc widzimy, że tak naprawdę. Czy ten balans wygląda tak, że homoseksualnym wolno wszystko, a chrześcijanin powinien zamilczeć i schować się do dziury? Dokładnie. Wręcz w materiałach dołączonych, więc zachęcam Państwa też, jeśli ktoś może, i o pokuszenie się, zakupienie całej płyty, są tam dołączone dodatkowe materiały. Jest taki rozdział, który jest zatytułowany troszeczkę, myślę, że tam tłumacz niezbyt dobrze zadziałał, jako wiek obowiązkowego homoseksualizmu. Ja się zastanawiałam, przyznam, o co chodzi, czy nie wiem, chodzi o jakiś poziom wiekowy, ale tak naprawdę chodzi o epokę obowiązkowego homoseksualizmu, czyli o tą implementację. Przepraszam, to nas czeka? Tak, czyli właściwie po angielsku funkcjonuje taka nazwa must stay gay culture, czyli kultura. Przymusowa kultura bycia gejem. Tak. Więc no nie jest dobrze. I ja patrzę, tutaj wracam do tego, o czym mówiliśmy na początku. Ten film naprawdę jest poniekąd profetyczny. Ja znam wiele z tych twarzy, więc mam taki osobisty stosunek do wielu osób, które się wypowiadają w tym filmie. I jakby widzę, jak po 5 latach to, o czym. Po 7 nawet, bo tam niektóre zdjęcia były z 15 roku. Tak. Właściwie jak nabiera tempa, jak nabiera przyspieszenia również w Polsce, bo my wciąż jesteśmy troszkę z boku, jesteśmy troszkę wycofani, Bogu dzięki. Natomiast chcę na koniec, jeśli Pan pozwoli, uderzyć w taki ton nadziei, bo ta nadzieja również wybrzmiewa z tego filmu. I Mae Davidson przypomina, tak jak te starożytne ideologie upadły, tak, to te współczesne ideologie, ponieważ się nie trzymają ani prawdy, obiektywnej prawdy, ani nauki, ani natury, ani dekalogu, one też upadną. Tylko czy padając nas nie pogrzebią, czy my nie legniemy pod tymi gruzami? To jest już inne pytanie. Ale to jest też nasza rola, to jest też nasza rola, że opór ma sens, przeciwstawienie się tym zjawiskom ma sens, i jeśli film może być pretekstem też do takiej analizy nas i do pokazania, do odarcia pewnych masek, żebyśmy nie ulegali tej ułudzie, że właściwie nie wypada zabierać głosu, bo to jest nietolerancyjne, albo to obraża innych. Nie. Jesteśmy na wojnie, tu jeńców nie biorą, ofiarami będą nasze dzieci, nasze wnuki, i od nas zależy, jak my potraktujemy naszą misję akurat w tym dziele. Dziękuję serdecznie za uwagę. To był odcinek z cyklu Kino Nieletnie. Agnieszka Marianowicz-Szygieł i Janek Pospieszalski. Do zobaczenia. Dziękujemy Państwu.